Tak więc, hejka, z tej strony Lykosia, albo reżyser kieszonkowy, jak kto woli. I tym razem przychodzę do Was prosto z kanału Lykosia, a nie Kids Voice Studio. Jeżeli zastanawiacie się, co się właśnie odwaliło, to zapraszam do oglądania filmu. No więc, tak jak już sami zauważyliście, jestem na tym kanale sama, to jest tylko i wyłącznie mój kanał i nie będą się przez niego przewijały różne inne osoby pokroju charakteryzatorów, innych reżyserów, aktorów itd., itd. Ten kanał będzie poświęcony wielu rzeczom, między innymi harcerstwu, ponieważ jestem harcerką, muzyce, ponieważ gdzieś tam kiedyś na czymś grałam i śpiewałam, będzie poświęcony na pewno filmowi oraz temu, co ja tworzę, ponieważ, jak sami wiecie, jestem reżyserem kieszonkowym i zdarza mi się jeździć po miastach i robić ludziom zdjęcia. Oraz sądzę, że może gdzieś tam kiedyś tam coś się będę malowała, ale to raczej coś pokroju Miranda Sings i malowanie swojego brzucha, tyle że ja nie jestem w ciąży, ale to nieważne. Poza tym wydaje mi się, że ciekawym będzie, jeżeli bym poopowiadała trochę o różnych moich przeżyciach, o tym, w jakich krajach mieszkałam, przez ile przeprowadzek się przewinęłam i w ilu językach mówię. No więc, żeby zachęcić Was do tego kanału, może trochę Wam opowiem o sobie, więc zacznijmy może od tego, że po pierwsze nie do końca wiem, jakiej jestem narodowości. Na pewno wiem, że mam obywatelstwo polskie, ale nie wiem, czy przypadkiem nie mam japońskiego. Wiem na pewno, że nie mam hinduskiego. Co jest dosyć dziwne, ponieważ mój ojciec jest Hindusem, a ja sama urodziłam się w Japonii. Dwa. Jako, że urodziłam się w Japonii, posługuję się płynnie trzema językami, z czego polski nie jest pierwszym językiem. U mnie mój pierwszy język to jest japoński. Nim się nauczyłam mówić, zdarza mi się w nim myśleć, chociaż jako, że w Polsce mieszkam już 11 lat, albo i więcej, 10 lat, to częściej zdarza mi się myśleć po polsku, jednak ostatnio na tyle często porozumiewam się z ludźmi po angielsku, że coraz częściej myślę i mówię po angielsku. Ciekawostka trzecia to jest to, że w 2015 roku, czyli mając 14 lat, założyłam Kids Voice Studio. I na początku nazywało się to Miamak Studio, później nazywało się to jeszcze inaczej. W tym momencie, tak jak sami wiecie, nazywa się to Kids Voice Studio i na początku nie wierzyłam, że to studio cokolwiek osiągnie, a w tym momencie mamy na koncie dofinansowanie od Miasta Stołecznego Warszawy. 4. Gram sobie na kilku instrumentach, nie na jednym, z czego bardzo dobrze gram na gitarze. Oczywiście jestem samoukiem, więc nie umiem grać z nut na gitarze, jedynie chwyty i jakieś tabulatury. Zdarza mi się czasem śpiewać, ale trochę się wstydzę. I zdarzyło mi się też tam gdzieś tam grać na flecie, na ukulele, ale wiecie, to są takie instrumenty, who cares. No i ciekawostka piąta, czyli jak dobrze wiecie albo nie wiecie, jestem harcerką w 145. warszawskiej drużynie Harcerek Wiosna imienia Major Teodory Zofii Sychowskiej. Polecam. Tak wygląda mój mundur, ale o mundurze opowiem kiedy indziej, bo to jest gadanie na zupełnie inny temat i inny czas. Część już mogła zauważyć, że tak, jestem przyboczną. I to będzie tyle w tym filmiku. Nie będzie za dużo, więcej będzie w kolejnych nagraniach, które już będą konkretne, tematyczne. Mam nadzieję, że do zobaczenia do kolejnego filmiku i cześć. To jest ten moment, kiedy muzycy śpiewają nie ma sal, nie ma sal, a wow, a fotografowie kadr krzywy, kadr krzywy, kadr krzywy, kadr. Telefere dudki, mundurek malutki, hehe.